Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, no i witam się z majóweczki. 1 maja, 7:30, mama z Miłoszem jeszcze śpią, ale jest tu jedna osoba, która nie śpi już od wczesnych porannych godzin, bo nie umie się doczekać. Tu jest Anuśka ze swoim kluczykiem. Idź myszko, proszę. Tak, był jeszcze jeden kluczyk. Od Miłoszka, śmigaj, proszę. Aneczka od rana, wiecie, chciała iść do swojego domku. Do swojego domku chciała iść, ale koniecznie chciała mieć towarzystwo. No to ma tatusia. Na razie z rana, ale piękna pogoda. Słońce świeci, no i Hania już wam zdradziła, że my dzisiaj grillujemy. Dzień dobry, witam się z wami i ja, Mateusz, już chyba rozpoczął tego vloga, bo powiem wam szczerze, że ja dzisiaj sobie trochę pospałam. Haneczka wstała około 7 i Mateusz poszedł do jej pokoju się z nią bawić, a ja zostałam z Miłoszkiem, a Miłoszek nas zaskoczył, bo dzisiaj wstało o 8, więc dzisiaj spałam do 8, gdzie zwykle w tygodniu to jest 6:15. Bardzo się z tego powodu cieszę, my już tu mamy majówkę w pełni. Proszę bardzo, zabawa przy domku jest. Dzisiaj też robimy grilla, przyjdą do nas goście, nasi, moi teściowie, moi rodzice przyjdą, tak, grilla robimy. Ale chyba czas na to, żeby pokazać wam już tak dokładnie ten domek, który tu po prostu się pojawił. Tak się prezentuje, czekaj, w całości, proszę. Co? Ja wam powiem to, co ja wiem. Paulina wam powie to, co ona wie. Słuchajcie, domek jest postawiony na takich 6 słupkach, takich 6 nogach. Żeby wypoziomować sobie teren, no to podłożone są takie 5-centymetrowe bloczki. Płyty chodnikowe, można by powiedzieć. No bo jak widzicie, poziomu to tu na glebie nie było. Bo ta płyta jest wkopana ładnie w trawkę. No ta już sporo wystaje, więc żeby był poziom, no to trzeba było to tak zrobić. Ale ogólnie wizualnie fajnie wygląda. Wizualnie na tych bloczkach to wygląda bardzo fajnie. Mogłem to postawić bezpośrednio na trawie, ale bałem się, że on się po prostu zapadnie. Teraz czas na Paulinę. Tak, powiem wam, że to jest moje takie trzecie dziecko, bo ja się tym zajmowałam. Mateusz tylko, wiecie, to jest tak do skoku, bo pokazywałam mu ataki, ale to w sumie była moja decyzja, biorę to na klatę, jeśli coś jest nie tak. W każdym razie tak zdecydowaliśmy się to już wspólnie na podwyższenie na wysokości 90 cm, bo powiem wam, że tak jakby fabrycznie ten pan, który to robił, robił nam 1,30 m, więc no... Może tu? Więcej chyba. Nie no, 90 jest tu. Aha, 90 jest tu. No, bo to jest podwyższenie, to jest podłoga. No, 130 może by było tu. No i powiem wam, że dla nas to było trochę za wysoko. Nie ze względu na Miłosza, bo on by ogarnął już później, tylko ze względu na to, jaka budowla by nam tu powstała. No. Bo sam domek ma 2 metry wysokości. Sam domek, wiecie o co chodzi. Jakby do szczytowego punktu, czyli tu. 2 metry ma tutaj. Zawsze jest tak mierzone. Kolory oczywiście można też było wybrać. Zdecydowałam się, jak to ja, na beżowy, bo to mi w duszy ostatnio gra. Haneczka chciała różowy, ale oczywiście zdecydowałabym się na ten różowy, gdyby Haneczka była po prostu jedynaczką, albo miałaby siostra, a nie brata. No ale jak to? Różowy domek, a Miłoszek to co? On by chciał niebieski, więc... Jest taki kompromis, dla mamy najlepszy, czyli beżowy domek. Papa taka szara, zjeżdżalnię właśnie też dobrałam taką szarą. Zjeżdżalnia była kupowana osobno. I co? No i podest taki brązowy. Myślałam na zdjęcia, wiecie jak zdjęcia czasem przekłamują. Specjalnie wysłałam takie zdjęcie, które wydawało mi się, że jest podobne do naszego... Wybrałam, tak. I przesłałam temu panu, no bo wiadomo, jak przez internet zamawiacie, to wiecie, najlepiej zdjęcia, żeby nie było wątpliwości. No i wysłałam to zdjęcie i wydawało mi się, że ten kolor jest bardziej podobny do naszego ogrodzenia, ta bejca. No ale ten jest taki ciemniejszy. No ale to nic, też się dobrze wypasował. No możecie sobie zobaczyć. Raz. Taki trochę czerwony, nie? On idzie w taki... Ale ładnie się to prezentuje. Ogólnie no fajnie. Otwierane są okna, nie? Bo to też było ważne, tak, żeby tam... okna macie z klamką. Sauny, uważaj. To otwórz no, okno, Misiu. To otwórz. Klamki są w oknach. Ja mam! Ja mam! No to otwórz okno. Oho. Nie w tą stronę. Pięknie. No i otwórz. No i otwórz. No i otwórz okno. Misiu. Halo. No Hania mi w końcu otwarła. No i domek w środku prezentuje się. Następujące, widzicie? Haneczka wam pokaże. Tak się prezentuje domek w środku na ten moment. Tu macie ujęcie od Hani. Obejście po całym domeczku.
jeszcze piłeczka mamy tutaj. No. Taką piłkę mamy jeszcze. No i tu są panienki z okienka. No i reasumując, domek nie jest zamówiony w żadnej sieciówce. Zamówiony jest, jeżeli można to tak nazwać, u takiego stolarza czy u takiej firmy, która zajmuje się produkcją takich domków. Tych firm na rynku jest po prostu multum. Nie będziemy mówili na ten moment, jaka to firma, bo nie wiemy, czy domek jest godny polecenia. I z racji tego, że to też nie jest tak, że to jest wyjście wydatek rzędu 5 zł, nie chcemy polecać, żeby później nie było pretensji, że poleciliśmy coś, co jest po prostu się nie sprawdziło. A niektóre rzeczy mogłyby być lepiej wykonane. A niektóre rzeczy w tym domku mogłyby być lepiej wykonane. No. Też na przykład to złapałem. Mogę wam pokazać, bo to nie jest problem. Także będziecie wiedzieli, jeżeli zamówicie sobie taki domek, na co zwracać uwagę. No także jeżeli chodzi o drzwiczki. O, to tu mamy kluczyk. Drzwiczki są na ten moment otwarte. Teraz są zamknięte i na upartego mogłem je dalej otworzyć, więc to jest niedopracowany element. No jest tam myszka. Druga sprawa to w tej części ten podest jest tak lekko popękany. To jakby nie wpływa na walory techniczne i jakościowe, ale estetycznie już to nie wygląda za ładnie. Tu uszkodzenie w transporcie chyba. Natomiast poza tymi rzeczami domek jest jak najbardziej ok, stabilny, wydaje się porządnej jakości i wytrzymały. Natomiast na takie rzeczy warto zwracać uwagę. My też ten domek mamy, słuchajcie, dopiero od wczoraj, także nie liczę na to, że znajdę tutaj nagle nie wiadomo jakie rzeczy, które mi nie pasują. Jakby się takie pojawiały, to w przyszłości wam powiem, ale na pewno na kwestie na przykład podestu czy zamków, klamek warto zwracać uwagę. Hejo, hejo, ja już nadaję z domu nowego naszego, proszę bardzo, zmieściłam się, no on jest naprawdę dość wysoki. Ja tu bez problemu wstanę, ja wam i pokażę. I zabawki! Tak, i zabawki są, zaraz pokażemy, tylko mama wstanie, uwaga. O, stoję i zobaczcie, ile jeszcze mam miejsca. Bardzo fajnie, komfortowo tu jest. O, przepraszam! Haneczka już tu się powoli urządza te swoje nowe lokum z Miłoszkiem, proszę bardzo. Tu mają taki materacyk, kupiłam ich swoją drogą z Sinseya. Taki, który można związać gdzieś, wiecie, wziąć pod pachę, ale jest taki bardzo mięciutki, miękki, fajny, mocno napakowany, więc fajnie się na nim siedzi. Taki chyba 100 na nie wiem, na 40, na 50 może to będzie. No i Haneczka, tak jak powiedziałam, już sobie tu układa, widzicie, zabaweczki. No mamy tu te okna, które możemy sobie otworzyć, bo jest gorąco. I na tych bokach są laleczki. Tak, o, i jeszcze tu są kukilus, nie? Chyba, czy co tam jest, no. Tak, to jest kukilus. Tutaj jest kukilus, tu jest kukilus. One tam pilnują, strażnicy. I tutaj jest kukilus. Oje, i tam też jest gdzieś, no. No i tak to właśnie sobie spędzamy ten dzień wolny. Powiem wam, że tak już chyba wspominałam, że dzisiaj będzie grill przy tym teściowie. Przyjdzie Marzena z Markiem i Michasią. Przyjdzie też moja mama z moim. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że mama się też zdecydowała przyjść, bo wiecie, ona teraz po tej operacji niestety musi albo cały czas leżeć, albo może trochę chodzić, ale nie może za bardzo siedzieć. Wiecie, tylko do jedzenia. Jakby pozycja siedząca nie jest pożądana i wskazana. Ale to wiecie, może zawsze się tam położyć na naszym narożniku w ogrodzie zimowym. Dobra, to babcia zje jedną kromkę chlebka, potem drugą i pójdzie sobie leżeć na kanapie. No tak, no przyjdą na chwilę, fajnie, trochę też będzie miała jakieś rozrywki, wiecie, jak teraz cały czas siedzi w domu, więc fajnie dzisiaj rodzinnie spędzimy ten dzień. Ja już powiem wam, mam semaka na tego grilla, bo to pierwszy grill będzie w tym sezonie. Co, Mysia? Co chcesz mi powiedzieć, bo ty dzisiaj ćwiczysz. Miłoszek pokazuje, jak ćwiczy z panią, książeczkę otwieramy, nie? To zaraz poćwiczymy razem z mamą. Tak, mama zaraz z tobą poćwiczy, bo pani Moniki teraz nie idziemy, teraz wiesz, też ma weekend długi, no nie byliśmy wczoraj, bo już pani Monika właśnie powiedziała, że jej nie ma. W czwartek, czyli 2 maja też nie idziemy, bo jest zamknięty ten ośrodek, no a później wyjeżdżamy, więc też Miłoszkowi trochę tych rehabilitacji przepadnie niestety, no ale później będziemy nadrabiać już po powrocie, no bo ta majówka się szykuje, tak wiecie, pod znakiem odpoczynku trochę. Kluczyk. O proszę, jest kluczyk. Tak, wszyscy już wiedzą, że są klucze do drzwi i Hania bardzo się z tego powodu cieszy. Powiem wam tylko tyle, że ona spała z tymi kluczykami, nie?
Spała dzisiaj z tymi kluczykami. Ale było na tym dużym pufie. Tak, bo ja ci odłożyłam, żeby na tej białej. Żeby ci było wygodnie, to ja odłożyłam ci te klucze, jak już potem zasnęłaś, wiesz? Ale żebyś miała je pod ręką. No, musimy jeszcze złożyć piaskownicę. No, może uda się dzisiaj. Mateusz już jest ubezpieczony. Wczoraj kupił specjalnie piasek, bo wiecie, różnie... Tak? Tak, tak, jest piasek, bo dzisiaj 1 maja to ciężko chyba byłoby gdzieś kupić ten piasek, więc piasek jest. Jak się uda poskładać, to super. No to będą się również bawić w piasku, ale myślę sobie, że oni na razie i tak cieszą się tym domkiem, bo od rana po prostu cały czas spędzają tu czas, jeżdżą na zjeżdżalni, urządzają tą swoją hawirę. No i fajnie jest. Bardzo jesteśmy wszyscy ogólnie rzecz biorąc zadowoleni, wyszło fajnie. A najważniejsze jest to, że nasze dzieciaczki są szczęśliwe i z tego powodu bardzo się cieszą. Misiek, o, telefon, robisz Hani zdjęcia? O, chyba nie, ne? A mamie teraz robisz? O, ktoś pisze? To mamy? Daj. Tata. Robię. Tata. Myślisz, że tata to jest? Nie, mama. Mama sama do siebie nie pisze, a to mamy telefon jest, wiesz? No jak widzieliście, wszystko już zrobione, cacyki przygotowane, warzywa też już pokrojone z przyprawą do grilla i trochę soli dodałam, no i sałatka już prawie też gotowa, bo to tylko wiecie taka sałata, mozzarella, pomidorki koktajlowe i teraz tylko dodam sos i będzie gotowe i goście mogą przychodzić. Teraz jeszcze sobie tak myślę, ale właśnie na szybko teraz mi wpadło, że już sobie przygotuję też wiecie jakieś smakołyki, słodycze i już po prostu wyniosę to na zewnątrz, na stół, bo i tak już jest stół przygotowany. Święto pracy, ja wam powiem, że nie tylko my dzisiaj pracujemy, ale i praktycznie większość sąsiadów, no bo przygotowania trwają. Patrzcie, co się pojawiło. Się wrócił na swoje miejsce. Zobaczcie, jak nowy, jak był przechowywany w garażu. Jakby tu został, to pewnie byłoby gorzej. No to otwieraj. Aha, a czekaj, czy się otworzy właśnie. Czekaj, to był... Ale nie no, przepraszam, się wtrąciłem. Płyty chłodnikowe, bo no, coś nie, mówiłaś. No, nie, płyty chłodnikowe muszą być, nie, żeby to... Jak to było zaś? Już po roku zapomniałam, jak to było. No to do góry, rączką. Wajcha i przy do wajcha do góry, no i otwierasz rączką przy okazji. Dobra. I to trzeba wychytać, nie? Właśnie są teraz testy, czy w dobrym miejscu ustawiliśmy stół. No przejdzie. Okej. No i dawaj, Paulinka. Brzuch zaraz mi wyjdzie. Nie przejmuj się. Dobra. Powiem wam, że to nie otwierać ten parasol ciężko. Kobieta bez problemu da sobie radę. No, bez problemu, spokojnie. Także tu żadnej siły fizycznej. A tu jakieś pamiątki sobie jeszcze po jakichś balonach na pewno. Z jakichś urodzin z zeszłego roku, no. No, moje pewnie, no bo to przecież lipcu są. Moi jest, patrzcie. No i pięknie. Super. Jeszcze tylko jedną rzecz muszę zrobić, mianowicie stąd. Przepiąć butlę tam. A właśnie. No bo będziemy grillować na czym? Na słońcu? Właśnie, ale nie, ja się trochę obawiam tego, bo wiecie, myśmy jednak używali tej butli, no bo używaliśmy tego ogrzewacza gazowego i się zastanawiam, że Mateusz trzepnie tą butlę i jest grillek, jest pięknie i nagle powie, ej, butla się skończyła, my nie mamy ale drugiej. To, no, nic się podjedzie na stację. Na stację, a nie benzynowej. Osobna sprawa jest taka, że to czuć. Jak się podnosi tą butlę, to czuć, to czy tam jest gaz, czy nie. No a ja wam powiem, że chciałem się w ogóle pochwalić trochę, poasić. Że dzisiaj byłem biegać, że chodzę, można by powiedzieć, regularnie. Piąteczka wpadła, nawet buty do biegania sobie zamówiłem. No, Mateusz się bardzo się zmobilizował, a nasza bieżnia, która wróciła po reklamacji, stoi jakieś półtorej miesiąca, już będzie no, bo zapakowana. Tam się, bo domek, nie było miejsca piaskownica, w ogóle, no, gdzie ją... zjeżdżalnia, rowery. Teraz się trochę rozluźnuje, to może... Miejsce się zwolniło.
Także teraz chyba w końcu się pojawi. Bieżnia. I ja będę biegać na bieżni, bo mi wstyd wyjść na dwór. Matiusz zawsze ze mnie śmieje, ale wiecie, już tą historię znacie. Dlaczego kupiliśmy bieżnię? Bo ja się wstydzę. A to generalnie, wiecie, ćwiczenia fizyczne nigdy nie są powodem do wstydu. A każdy zaczynał kiedyś, wręcz nie? Przeciwnie, no. Trzeba być dumnym z siebie, że się zebrało tyłek w garści i się rusza. Wracając jeszcze, no bo ja chciałem dodać, o jednej rzeczy zapomniałem, tak właśnie jak biegłem, to sobie przypomniałem, że muszę wam powiedzieć, no bo możecie się zastanawiać, ile zajęło dwóm osobom skręcenie takiego domku z prefabrykatów, jeżeli można to tak nazwać. Łącznie podzielone to zostało na dwa dni i zajęło to około łącznie 7 godzin. Dwa razy po 3,5 godziny mniej więcej, z krótką przerwą na wizytę w sklepie, bo nie wzięliśmy pod uwagę tego, że jak podnieśliśmy cały domek na płytach, to tu pod te schodki też musimy coś podnieść, bo też będą wyżej i nie będą dosięgały ziemi. I tu wpadł taki patent, że po prostu kostka brukowa w kolorze płyty. No i fajnie wygląda. Wygląda to bardzo ładnie, moim zdaniem. Estetyka jest. Estetycznie zachowane. Jest zachowane. Tamte są dwie z trochę innym kolorze, bo już nie było. Ale ja i tak mam w planie je przemalować. Na przykład różowo-niebiesko, różowo-niebiesko, różowo-niebiesko. Aha, żeby tak zrobić. Albo na... No właśnie, Mateusz, nie pajacujmy. Beżowy, poproszę. To jest na pewno z jakiejś palety kolor. Wiesz o co chodzi? To no, będzie z jakiegoś... Wiecie o co chodzi? Oficjalnie nadaję Polnie nową ksywę beżowa. Beżuwa możecie jej go dać. Beżuwa. A idę zrobić fryzurę, bo wiecie, po prysznicu, po bieganiu. To jest ale po prostu... Ale byłeś fryzjer? Byłem w końcu, ale się zapuściłem ostatnio ponad miesiąc. Nie było czasu. Dobra, a grilla rozbieramy już? No on jest i tak czysty, bo ja go myłem po zimie. No, ale to już ściągnąłeś? No, już ściągnę. Taki akurat się cieszy, patrzcie na majweczkę. Na pierwszego grilla, bo kiełbaska. Paulinka już jakiś czas mówiła, że ona ma smaka na grilla, żebyśmy zrobili grilla, ona ma smaka na kiełbachę. No to dzisiaj będzie. I taki chlebek przypieczony z grilla z czosniczkiem, jak to Haleczka mówi. Czosniczkiem. Pychotka i masełka. Dawaj. Dobra. Przy okazji wam przypomnę, grill w zeszłym roku kupiony za 1199 zł. W tym roku jak zerkałem 2400. No ale jest fajnie. Myty był na zimę, także właściwie... Ale latają te dmuchawce dzisiaj. No właściwie może jest gotowy do użycia. No jest gotowy. Tylko... Butli brak. Brak butli. Dokładnie tak. Także przepinam. Ale pachnie. Nie, na plecach nie może. Aha, na plecach nie. I co tu dostałaś? Od cioci Marzenki. Dwa marszale. O, marszale tu są. A tu coś jeszcze jest. Pokaż. O, jacie. Fajne. No i Kubuś, ale to jest. Ale ma fajne długie włosy. Nie? Super. Proszę. Wow, to jest magnes. Super. No i goście przed sekundką poszli. Super było. No co, bardzo sympatycznie, fajnie naprawdę. Fajnie spędziliśmy razem czas. No i teraz trochę jeszcze do sprzątania zostało, ale wiecie, jak się ma zmywarkę, to jest chwila. Już zmywarka jest zapakowana, teraz pozbierać kilka rzeczy i gotowe. No to weszliśmy w tą majówkę na pełnej petardzie, ale wiecie co to jest? Czekaj, weszliśmy w tą majówkę na pełnej petardzie, bo tata postawił rzeczy na grilla, w sensie ja. I tak stoję, nagle patrzę, temperatura się nie podnosi. Właśnie, otwieram, to... skończył się gaz. Mówiłam mu, ja toczyłam po prostu, bo wiecie, myśmy używali tej butli w tym ogrzewaczu i to czasem teraz w ostatnim czasie i to szło 3 godziny, nie? Czasem, wiesz o co chodzi? I to nie, to już wypadło. Ja już jak ją przenosiłem i przypinałem do grilla, to mi się wydawała lekka, no i się skończyło, ale... Chwilę obróciłem. Jak sprawdzałem na 16 minut, także 16 minut po butle, bo blisko była stacja, z której biorę butle, przypiąłem. No i wszystko się udało. A że to gazówka, to już wiecie, poszedł szybciutko. Już jest późno. Wszystkim smakowało. Kąpać. Tylko nikt nie złożył piaskownicy. A Paulina liczyła, że wiecie, że któryś z gości... Dziadki, dwóch dziadków, nie? Chrzestny. Ojciec. No, że ruszą, ile to by im zajęło? Co? Czemu ktoś zrobił ciufcie?
Z krzeseł, mama. Aha, mama, bo mama musi wynieść te krzesła, bo te są do stołu. Ale ty się nie szarp. Jedzie pociąg daleka, no i co, no i powiem wam, że to jest trochę moja wina, bo ja mogłam zagadać, wiecie. A oni potem teraz już wychodzą i ja tak, wiesz, rzuciłam, ej, mogliście złożyć tą piaskownicę, a oni wszyscy, czemu nie go dałaś? Co? Nie, my już idziemy spać. Spokojnie, Miłosz, wyrwiesz drzwi. Zamknięty, Gościu. Chcesz wyciągnąć z niego? A co? A co tam zostawiłeś? Ja ci otworzę. Jeszcze. Jajaja. Otwieraj, Misiu. Otwieraj, jak chcesz coś wyciągnąć z domku, bo Hania już zamknęła swój dom. Ona przyleciała do mnie i mówi, mama, daj klucze, bo trzeba dom zamknąć. Dobra, wchodź, bierz co chcesz i chodź. Bo oni tam mają zabawki swoje, może coś chce wziąć, jakiegoś psa, lale. Okej, okay, pasuje no, może być lala. Ania będzie na pewno zadowolona, co Miłoszek upolował. Czekaj mama, bo teraz, czekaj co zrobiłeś, tak? No. Tak i hop. No ty, no to przekaż. No w każdym razie Hania dzisiaj od 7.30 do późnych godzin wieczornych, praktycznie do teraz ciągle bawiła się w tym domku. A my jeszcze, co miałem powiedzieć, 3 maja mieliśmy plan wybrać się ze znajomymi na spacer. Wstępnie tak, na spacer od zamku do zamku, tam w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No ale z racji tego, że my wiecie, 5 maja jedziemy nad morze, no to już tak, czas przygotowań, po lekku się pakować, tak wiecie, na spokojnie. O, czyli jednak z tego nam nic nie wypaliło, żeby też dzieci, wiecie, nie rozchorowały się, żeby tam, wiecie, żadnej kontuzji, no przed tym wyjazdem, bez żadnych ekstremalnych spacerów po zamkach. Niestety nam to nie wypaliło z racji tego wyjazdu nad morze. No a jutro planujemy się wybrać też do sklepu, bo musimy jeszcze kupić Hani i Miłoszowi jakieś takie, wiecie, podręczne rzeczy na ten wyjazd, co? Lampki do domku. Aha. No. Lampki do domku, tata musi jutro zrobić. Także ten. Długi weekend trwa, czwartek na horyzoncie, my właśnie zmierzamy do sklepu, bo powiem wam... Do galerii można by nawet powiedzieć. No, do galerii. My nie lubimy jeździć do galerii, no ale czasem trzeba, tym bardziej przed wyjazdem, wiecie, jeszcze tam parę rzeczy chciałabym ogarnąć. W ogóle jak wrócę dzisiaj do domu, to pokażę wam jeszcze paczkę z Sinsay, bo przyszła, tam kilka rzeczy jest dla dzieci, w większości niestety, ale proszę, bluzeczkę już dzisiaj sobie wyciągnęłam, taka bluzeczka, która pewnie po 3 praniach będzie do wyrzucenia za jakieś 11 czy 12 zł, ale teraz prezentuje się całkiem zacnie, taka w paseczki, różowo-biała. No i tak. Ja przy tej okazji chciałem powiedzieć, że ja kiedyś też parę razy kupiłem koszulki w Sinsay'u, ale już totalnie przestałem kupować w takich sklepach jak Sinsay i tego typu podobne, bo to jest totalnie dla mnie, ja mówię o koszulkach męskich, no bo w damskich nie chodzę, nie? Logiczne. To jest dla mnie totalnie jednorazowy zakup. Maksymalnie dwa założenia i koszulka, na przykład Sinsay jest dla mnie do kosza. Skraca się, kurczy się, a wszystko, wiecie, 30 stopni, pranie ręczne i te sprawy. No, nie, że na 60 puszczam, nie? Część rzeczy z tych najpopularniejszych sieciówek, to muszę to powiedzieć, to są po prostu jednorazowe szmaty. No, i staram się, teraz wchodzę powoli na ten tryb, żeby... Etap, no już na ten etap, żeby kupić sobie rzadziej, lepszej jakości i może na dłużej, no bo no. Dla porównania miałem na przykład koszulki, mam dalej koszulki z Hugo Bossa, takie czarne, tak, z bardzo małym logiem, takie typowo, nie wiem jak to nazwać, minimalistyczne, ale chodzi mi o jakość, że po prostu są markowe, ale już wytrzymałe praktycznie rok. No, tak. Wiadomo, minimalnie się skurczyły. I to są czarne, że właśnie nie straciły koloru. Minimalnie się skurczyły i wyglądają praktycznie jak nowe, jak je wyprasuję. Tak, spoko, naprawdę są fajne. A w sumie były niewiele droższe, bo 2 sztuki chyba kosztowały. No bo właśnie, bo jeszcze idzie na promocję, jak gdzieś chcesz złapać. 8 dych za 2 sztuki? No. 40 zł kosztuje. I właśnie, i czasem więcej wydasz na takie jednorazówki, bo co chwilę nowe. I tu jest racja, ja powoli, nie jestem jeszcze na tym etapie, co Mateusz. To się przyznaję szczerze, powoli też zaczynam, bo już ostatnio się wkurzyłam, że nie kupię już, ale znowu się kupiłam, no bo widzicie, nie? No bo się skuszę, to, nie? Bo to jest to, że tam, że ta cena, a 11, a 10 zł, no. A patrz jaki fajny wzór, a jaki różowy ładny kolor, a wezmę, no a potem... A potem jest lipa, no to coś w tym jest. Ale nie wszystkie rzeczy też są tak, no to jest różnie, nie? Nie, spodnie jeansowe, czy krótkie jeansy spodenki, na przykład ciągle noszę, no. Czy jakaś może kurtka z takiej sieciówki, to też jest okej, bo na przykład sobie kupiłem
Reserved na zimę, w zimę i była spoko. No, ale też Reserved a Sinsay to też już jest różnica, bo tam jednak jest droższe są te rzeczy w Reserved. No ale tak. Czy lepsze? No, cena nie mówi wszystkiego. Znaczy się, czy droższe? No ja kupiłem, słuchajcie, zimową kurtkę w Reserved za... 100, a, no za 120 jak... zł przecenioną z 300, nie? No, bo Mateusz kupuje, wiecie, on ma dobry plan zawsze. On kupuje właśnie, jak już się robi wiosna, to sobie kupi. No, przecież w sumie nie urośnie, nie? To nie tak jak dziecko. Nie, nie. No, to bo tak, bo była wiosna, no, słuchajcie, i no teraz jakoś niedawno. No, teraz kupię. Jakoś niedawno. Za 120 zł taką fest porządną kurtkę z 300 chyba nawet, no. 99 i będzie miał jak znalazł się, zacznie, wiesz, październik, listopad i wtedy pójdą znowu 300-400. Ja to tak jestem, bo muszę tak trochę robić, no bo takie mam rozmiary. I to też jest taka korzyść, że wiecie, ja czasem ostatnie sztuki, no to właśnie są te sztuki, które pasują na mnie. Jak mam się po prostu stopę jak kajak, no to czasami można wyhaczyć buty fajną, albo fajne klapki, balansy, nie? Albo fajne klapki za po prostu grosze, no bo nikt tego nie kupuje. No to wystarczy poczekać i sprzedają to później za grosze, nie? No. No ale to takie moje przemyślenie dotyczące sieciówek. Nie lubię chodzić do galerii, nie lubię kupować w takich sklepach. Wolę zamówić sobie przez internet i przymierzyć w domu. Także no nawet jak coś zamawiam, czy w Reserve, czy w KM-ie, to zamawiam do domu i odsyłam. Chociaż teraz u mnie górą od dłuższego czasu jest Zalando. Kiedyś też było, ale później była pauza, teraz znowu wróciło do łask Zalando. Tak to u mnie wygląda. No a my, tak jak Paulina powiedziała, jedziemy do galerii, no bo trzeba się zaopatrzyć, no, bo... Tam, no. No słuchajcie, pogoda zmienną jest. Tu jest teraz tak, 23 stopnie w samochodzie mi pokazuje. Słońce, praktycznie bezchmurne niebo. Pięknie jest. A w przyszłym tygodniu, no, w niedzielę, w dzień naszego wyjazdu, w miejscowości, do której jedziemy, 16 stopni i 40% szansy na deszcz. Nie. W poniedziałek 14 stopni, we wtorek 12, w środę 13, wiecie, w czwartek 14, w piątek 11. Tak więc ja myślę, że wiecie, zimowe kurteczki też zostaną spakowane, tym bardziej wiecie, jak jest nad morzem, wieje mocno od morza, jak coś na plaży, na spacer, no, czy coś, więc na pewno tu będzie inne pakowanie niż no zwykle, tak. No ale to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, no bo maj, no to co? Dlatego to będzie fajne przetestowanie tego miejsca, do którego jedziemy, właśnie w taką niepogodę pod kątem atrakcji, które oferuje sam ten ośrodek, ale to już w kolejnych vlogach, już nad tym morzem będziemy i jak już nad to morze jechać będziemy. Natomiast tak jak Paulina powiedziała, no 23 stopnie w mieście, a 23 stopnie nad morzem to zupełnie inne 23 stopnie i tak samo jest, jeżeli tych stopni jest 11. Jedziemy. Nożyce w dłoń to jest ten czas, kiedy będę przycinać te nasze wierzby hakuro. Wiem, zabierałam się już do tego kilka razy, nawet kilka razy je podcięłam, ale idę za waszymi radami, bo dużo ich otrzymałam, że te wierzby japońskie naprawdę rosną bardzo szybko i powinniśmy je przycinać nawet kilka razy w sezonie i najlepiej zrobić im ostre cięcie, bo ja się bałam, ostatnio wiecie, tak trochę przycięłam, trochę nie, dlatego teraz idę robić ostre cięcie i możliwe, że nic z nich nie zostanie, ale może się po prostu obudzą, znowu zakwitną. Chodzi mi o to, żeby wiecie, zgęstniały te łodygi, zrobiły się grubsze. Więc nie pozostaje mi nic innego, tylko je mocno przyciąć. Boję się jak 102, bo zobaczcie, jak teraz przepięknie wyglądają. A co z nich zostanie? Może same puste badyle. Ostre cięcie zrobione, tak mi się wydaje. Możliwe, że wcale takie ostre nie było. Proszę. Tak to się prezentuje. Tą przycięłam najmocniej, bo naprawdę albo coś z niej będzie, albo nic z tego nie będzie. No te są ładne, te dwie, nawet ta trzecia też. Zobaczcie, ile tego jest. To pokaż, co przycięłaś. Pokazałam już, że tak robiłam ostre cięcie, że ten. O Boże! A to ty teraz dopiero robisz? Co ci się stało? Nie no, albo będzie dobrze, albo nie będzie, albo w będzie ogóle. Źle. No, w życie, nie? Ale patrzcie w ogóle, co się stało. Co? No, mury. No, już się powoli ten psuje. Tu jeszcze muszę przyciąć, to na pewno. No i co? I tu? No zobacz. No, bo to właśnie tak trzeba ciąć. Dobra kochani, obiecałam wam, że pokażę tak szybko, co zamówiłam z Sinsay, a pokażę też wam to, co udało mi się kupić, ale wiecie, tak szybko będę wyciągać. Cen nawet nie będę podawać, bo
Powiem wam szczerze, że ostatnio spotykam się z tym, że jak zamawiam rzeczy normalnie przez internet, w sklepie internetowym, to cen albo są właśnie, patrzcie, zobaczcie, jest metka, ale ta cenówka jest urwana, że wiecie, nie możemy zobaczyć, jaka była cena, a jeśli już, czekajcie, tu może będzie, o, bo tu, wiecie, zawsze jest problem z rozmiarem, wzięłam L-kę i M-kę, zdecydowałam się na M-kę. O, tu też znowu urwana. No nie wiem, chciałam wam powiedzieć po prostu, że niektóre ceny są po prostu zaklejone. To może dojdziemy w praniu. Dobra, ta koszulka to była w granicach 11 czy 12 zł. Ja jeszcze się załapałam na jakiś kod rabatowy, chyba minus 10%, więc wszystko było trochę tańsze niż standardowo w sklepie. No więc to idzie do zwrotu, bo już mam tą i nawet skorzystałam. Kurteczka dla Miłoszka. Powiem wam, że nad morzem pewnie jeszcze będzie zimno, wiecie, maj. Pogoda teraz w ogóle po tej majówce ma się trochę załamać, więc kupiłam Miłoszkowi jeszcze taką kurteczkę. To jest właściwie taka zimowa, ale to się przyda. Stwierdziłam, a wiecie, ona tam 30 zł czy coś takiego kosztowała, więc okej. Okay. Teraz taka bluzka. Jeszcze powiem wam, nie mierzyłam wszystkich, to też jest rozmiar L, ale na szczęście, bo jakaś taka duża bardzo się wydaje, na szczęście wzięłam też rozmiar M, więc zmierzę tą M-kę, ale myślę, że też ją zostawię, bo to też były jakieś grosze, a jest z takim fajnym wyszyciem. Co my tu jeszcze mamy? No i oczywiście większość rzeczy jest dla Haneczki i dla Miłoszka, taka, proszę bardzo, spódniczka. Haneczka uwielbia chodzić w takich spódniczkach, a teraz zbliża się, wiecie, lato, to tym bardziej gołe nóżki będzie latać, więc wzięłam jej taką 110-116, bo Haneczka jest tak szczuplutka, że zawsze te spódniczki po prostu jej pasują, a to nie są spodnie, nie? Że wiecie, że musi mieć do końca nóżki, tylko właśnie takie mniejsze rozmiary spódniczek są lepsze niż te większe. Zamówiłam też Haneczce leginsy, takie cieniutkie, tego też nigdy nie za wiele, wiecie, i do przedszkola to jest wygodne. Tak jak teraz mówię, no bo jest już teraz wiosna, lato się też zbliża, więc takie leginsy są jak najbardziej okej. Widzę, że nie są aż takie duże, może jakoś to będzie. To są akurat, wziąłam rozmiar 122, bo w tym Sinseju to czasem człowiek nie wie, jaki rozmiar wziąć. Czasem jak idę stacjonarnie i oglądam, to patrzę, 116, bo jak Haneczka jeszcze też nosi 116, mówię, że ona się w to nie zmieści, nie? Dlatego tak już przezornie wzięłam te 122, spódniczka oczywiście 110 pewnie, tak, 116, taka. Haneczka będzie pewnie w niebo wzięta. To musimy zmierzyć, bo powiem wam, ta się wydaje krótsza. To trzeba to sprawdzić, ale też bardzo fajna. Co tu jeszcze mamy? Spodnie dla Miłoszka, wydaje mi się, a nie, dla Haneczki, też wzięłam 122, nie wiem, czy to nie będzie za duże. Nic, jutro Haneczka będzie musiała to wszystko pomierzyć na takiej gumce. Wydaje się okej, że wiecie, nie będzie to jej aż tak bardzo latać. Co my tu jeszcze mamy? Bluzy, to dla Miłoszka, bo rozmiar 9,2, taki dwupak bluz. Muszę to sprawdzać, posprawdzać to przede wszystkim najpierw z Haneczką i z Miłoszkiem, czy to im pasuje, a potem posprawdzać, co ile kosztowało i co się najbardziej opłaca. Widzicie, tą spódniczkę też jednak z przezoru wzięłam większą, więc no 122, 128, ale ta już będzie za duża, więc tu rzeczy się powtarzają, bo jak zamawiam już, wiecie, przez internet, to ciężko czasem ocenić, czy po prostu jaki ten rozmiar, jak ten rozmiar wyjdzie tak w rzeczywistości. Dla Miłoszka spodnie, ale tu już widzę, że te 92 to chyba będą za duże. Takie dresowe, wiecie, jak teraz jedziemy na to morze, to się przyda. Koszulek, t-shirtów nigdy nie za wiele. Tu taka, ta chyba była nawet, nie chce mi się, ta chyba była za 7 zł, jak już pamiętam, bo akurat tam zapamiętałam. Co my tu jeszcze mamy? Też kolejne spodnie dla Miłoszka. Takie, wiecie, tu z takimi kieszonkami. Troszkę inny model niż te poprzednie, zielone. Taką bomberkę, kurteczkę, bluzę zwał jak zwał dla Haneczki. Zobaczymy. No muszą to pomierzyć, bo innej opcji nie widzę. Tu takie same spodnie, jak były te zielone. To też bardzo fajne się wydają. Dla mnie wzięłam, to jest rozmiar L. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. To jest teraz tak wygniecione, że po prostu masakra. Ale
to oznacza, że raczej się tak będą gniotły. Chciałam, wiecie, takie luźne, fajne gacie teraz na lato, bo one są z takiego delikatnego materiału. Zobaczę, jak to będzie. Wzięłam też na szczęście rozmiar M, z tego co pamiętam. Oczywiście jest, więc będziemy mierzyć. Ale myślę, że efekty to jak coś, to już będziecie widzieć we vlogach. Tu proszę bardzo. Bo lato idzie, ciągle to powtarzam, no ale idzie, idzie. Wzięłam sobie takie spodenki z takimi fajnymi czarnymi guzikami. Fajnie to wygląda, a te ceny są, wiecie, takie przystępne. Ale już o tych cenach i o tych jakościach też rozmawialiśmy, ale też nie wszystko jest takie złe. Niektóre rzeczy są całkiem okej. Okay. To jest L-ka, ale mam nadzieję, że wzięłam M-kę, bo ta L-ka to chyba będzie zbyt duża. O, coś się... O, wzięłam 116 na szczęście z tych zielonych spodni dla Hali. Skarpety, tego nigdy nie jest za wiele, z Frozen. Ania będzie zadowolona, takie wyższe, bo teraz jak jedziemy, wiecie, może być jeszcze zimno nad tym morzem. Najmłodszy w rodzinie, proszę bardzo, dla Miłoszka, to też było za grosze, nawet nie za 10 zł chyba. Później skarpety ze Sky. Trochę do tego pozamawiałam. O, teraz tu coś dla domu, takie wiszące doniczki. Zastanawiałam się właśnie, jak one wyglądają. I tak się to prezentuje, tylko że wiecie, one są takie plecione, to się będzie brudzić, bo ja myślałam o tych doniczkach, żeby wiecie, gdzieś tam przy domku powiesić, ale muszę to jutro przetestować, jak to będzie wyglądać. No i przede wszystkim, czy ma to sens, bo jednak jak będzie deszcz albo coś, ona jest taka, wiecie, no po prostu materiałowa ta doniczka, chyba że gdzieś tam ogarnę na ogrodzie zimowym. O, taką wiszącą też może by było ładnie, teraz są plecione. W środku na szczęście mają taki woreczek, no ale zasadzić bezpośrednio oczywiście tu nie możemy, tylko włożyć kwiatka, jak coś pocieknie, to potem nie przecieknie chyba przez tą folię, która tu się znajduje. I o, zaraz Wam też pokażę to, co mi wypadło, ale to jest chyba taka sama? Nie, o ja się, dwie inne. No tak to jest właśnie, jak się zamawia przez internet, jak się nie przeczyta opisu i średnicy, tylko klika bezmyślnie, o ja się. No i mamy koc. Ten koc chyba był tańszy, bo pomyślałam, że wiecie, taki koc na ogród zimowy się przyda, po prostu, żeby go tam rzucić na ten nasz narożnik. Ten koc jest, bo tańszy chyba za 30 parę złotych był, on jest też taki beżowy, ale wzięłam jeszcze jeden, trochę droższy, bo chyba 50 zł z hakiem, chociaż ten się wydaje jakby był zimowy, bo zobaczcie jaką ma etykietę. W śnieżynki, no ale tak, to bardzo fajnie się prezentuje, a tu chyba śnieżynki żadnej nie ma, ten jest bardziej kremowy. Ten mi się podoba, ten chyba będzie lepszy i ten chyba będzie większy. 130 na 60? Nie, takie same, tylko ten jest jakiś taki grubszy. Dobra, to tu jeszcze jest decyzja, bo jeden pójdzie na pewno do zwrotu, ale jeden sobie zostawię. No co my tu jeszcze mamy? Znowu skarpetki. Piżamki, bo tego też nigdy nie za wiele. Taka fajna piżamka, już z krótkim rękawem, z krótkimi spodenkami. A, tu wzięłam poduszkę, znaczy poduszkę. Aha, tego nie można, zobaczcie, bo to jest, tak Wam pokażę tylko. Poszewka na poduszkę z takim samochodem, ani dam na łóżko. Co my tu jeszcze mamy? A, bluzy dla Haneczki. Też w dwupaku, rozmiar 122, no chyba będzie ok. I tu takie bardzo cieniutkie, ale one, takie właśnie bluzy przydają się też na lato, kiedy wiecie, wieczorem robi się trochę zimniej, chłodniej, no i przede wszystkim komary też gryzą, to zawsze długi rękaw jest pożądany. O, tu chyba jeszcze dla Miłoszka coś, tak, tu coś będzie dla Miłoszka. Też taka bluza. Dla Miłoszka wzięłam wszystko w rozmiarze 92, bo no, teraz tak chłop się wpasował, że właściwie wszystko 92 jest mu dobre. No i jeszcze taki dwupak koszuleczek, o proszę. Tak tematycznie, plażowo-morsko. I jeszcze co my tu mamy? To jest dla mnie. Tak. Te spodnie, ja już chyba Wam mówiłam, ja mam wszystkie kolory z tego modelu Sinseya, czarne, takie szare, jeansy jasne, jeansy trochę ciemniejsze, po prostu chyba z 5 kolorów mam, chodzę, lubię, więc wzięłam znowu, nie? A to za 4 dychy są te spodnie, więc naprawdę to akurat się opłaca. Dla Miłoszka jeszcze skarpeteczki,
też, żeby nie było. I wzięłam takie sweterki, też na szczęście zrozumiałam, że M i L. Tu akurat pokazuję Wam rozmiar L. Bardzo fajny taki kardigan, ja lubię takie, na wiecie, takie półeleganckie, że możemy też fajnie to wykorzystać, złote guziki, to co lubię. Tylko jest dość krótki, obawiam się chyba, że do tych dzwonów będzie fajnie też pasować, bo tak na co dzień to ja jednak wolę, jak coś jest tak, wiecie, znaczy na co dzień, źle to powiedziałam, do takich normalnych spodni, na przykład tych, które przed chwilą wyciągnęłam tu z kartonu, to wolę coś dłuższego, nie? Więc no, to jakby wszystko się okaże, jak będę mierzyć. Ostatnia rzecz z tego zamówienia internetowego to pościel. Bodajże 50 zł kosztowała. Pościel z myślą o haneczce ją zamówiłam, bo to jest 140x2. Haneczka właśnie taką pościel ma. No, spodziewałam się troszkę innych kolorów, bardziej różowych. To jest takie bordowe, to jest takie dość poważne i ona chyba jednak z nami nie zostanie. Dobra, było to zamówienie internetowe, to teraz jeszcze to, co udało nam się dzisiaj kupić w Pepco po przecenie 6 zł dla Miłoszka, taka dżokejeczka. Dla Haneczki wzięłam takie spodnie 116, 30 zł z Daisy? Daisy to się chyba nazywa, nie? To jest Daisy. Zobaczymy, jak będą leżeć, bo my zawsze kupujemy te z H&M-u. Właśnie takie te leginsy jeansowe, ala jeans. Zobaczymy, jak te będą pasować Haneczce. Tu bodajże, no w Sinseju za 25 zł taką bluzę. To jest rozmiar 122. Takie myszki. Podobała mi się i mówię, a wezmę. Dla Miłoszka też jakieś poprzecenie spodnie, 17 zł z Pepco, rozmiar 86 wziąłam, bo jak widziałam na żywo, to stwierdziłam, że spróbuję z tym 86, jak nie, to po prostu oddam, paragon jest, skarpetki dla mnie, no. Też się przydają, taki komplecik był fajny w Pepco, zobaczcie, taki dinozaurek, że ma tu z boku taką fajną aplikację i to było razem, nie? W jednym secie. Proszę bardzo, dinozaur, krokodyl. Jacie, to już ta godzina i sorry w ogóle za ten fryz, za ten face. 30 zł ten komplecik kosztował. Tu jeszcze taki komin, stwierdziłam, że wiecie, nad morzem to takie coś się jeszcze bardzo, bardzo przyda, więc jeszcze będzie miał na zmianę. I to kosztowało 12 zł. Spodenki już wzięłam, rozmiar 86, bo jeśli chodzi o spodenki, to Miłoszek też się zmieści, bo jakieś grube nie jest, więc te 92 wyglądały zbyt duże. 15 zł spodenki. No i tu widzicie jeszcze moje stopki. I mamy kurtkę, bo weszli sobie do smyka. I właśnie w smyku też są promocje, jakieś tam były promocje i kupiliśmy Haneczce taką kurtkę, kosztowała 90 zł, przeceniona była ze 180 zł, rozmiar 122 wzięliśmy i zobaczcie, niby to jest 3 w jednym, jeszcze nie sprawdziłam tak dokładnie 3 w jednym, bo wydaje mi się, że to jest 2 w jednym, ale może się mylę. I taka kurtka, myślę, na ten wyjazd właśnie nad morze przyda się nam idealnie. Zobaczcie, widzicie, tu możemy to sobie rozpiąć i wtedy jeszcze mamy taką cieńszą kurteczkę. Myślę, że to bardzo fajnie się sprawdzi, a tu znowu mamy inne aplikacje, takie kwiatki, taki fiolet. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Czekajcie, ale czemu 3 w jednym? Nie wiem, to już teraz jak przetestujemy, nie chcę tego rozpinać, bo Haneczka jeszcze nie zmierzyła, więc musimy sprawdzić, czy ten rozmiar 122 będzie jej pasował, ale myślę, że będzie. Jak obiecałam, tak zrobiłam, teraz pora posprzątać to z powrotem do kartonu, no bo dzisiaj już nie mam siły mierzyć, zresztą jak widzieliście, zainteresowanych tym towarem tu brak, bo śpią na szczęście już, a tu większość rzeczy dla Haneczki i dla Miłoszka, więc jutro będziemy mierzyć, zastanawiać się, co zostawiamy, co nie, a teraz to ja już idę się kąpać i spać, bo już naprawdę padam na twarz. Dzień dobry kochani, kolejny dzień majówki, rozpoczynamy chillaucikiem, ja już robię śniadanie, oczywiście Haneczka bawi się w domku, no prawdziwa kobieta musi mieć porządek w domku. Miłosz chyba ci pomaga albo przeszkadza, tato? Mieliśmy tęczę, zobaczysz, no. Miłosz robił w sumie. Tata podlewa trawkę, bo dzisiaj znowu ma być gorąco. Nie wiem, czy widać.
Nie wiem, czy widać będzie. Widać, znaczy na żywo widać, ale nie wiem. Tak, widać, widać. Super. Robiliśmy tęczę przed chwilą, a teraz widzicie sprzątanie z domka. No, o, Tomku, trzeba mieć porządek, to się chwali, Hanesia. A ty co, grabisz coś? Misiek, 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 przewrócisz. No, nóżka. O. No i teraz wszyscy są mokrzy, bo trawa jest mokra, jak to tak podlał. Ale tak. No, buty masz mokre, o to mi chodzi. No, no, no. Piątek. Zaraz idziemy na śniadanko. Jestem Misiu, chcę wam pokazać. Co chcesz pokazać? Anka. Mam czekać? A Misia, Misia masz, tak? Bo sprzątałaś tam już tą swoją Hawirę? Kocham. Ja wiem, że kochasz Misię. No, oni pracują na ogródku, jak widzieliście, a ja pracuję w domu, bo robię śniadanko. Dzisiaj będzie jajecznica, oczywiście na masełku z szyneczką, do tego szczypiorek, tu mamy jeszcze ogórek i paprykę, więc wiecie, śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, więc trzeba się po prostu wzmocnić. Co, Hanula, idziesz już jeść? Rozbierzcie te buty, proszę. Teraz te mokre buty z tej trawy do domu. Ten robot, tu powiem wam, to jest spełnienie marzeń. On jeździ na okrągło. Co, Myśula? Nie wiem, czy wiecie, dzień dobry, ale każdy domek musi mieć swój numer. I tak też jest w przypadku domku Hani, która, zobaczcie, zażyczyła sobie i stwierdziła, że jej domek ale będzie miał... Ale była teraz drama, bo nie było numerek. Numerek piąty. Tak, i wybrałeś sobie numerek dla swojego domku. No i tata wczoraj pojechał do sklepu budowlanego i kupił... I kupił, już otwieramy, taki samoprzylepny numerek. No bo tak jak wam mówiłem, każdy dom ma numer. Więc nie mogło być inaczej. Hanuśka w swoim domku też chciała mieć numer. Z racji tego, że Miłosz jeszcze jest, że tak powiem, nie jest decyzyjny, to Hania podjęła decyzję też za brata i wybrała numer 5. A czemu akurat numerek 5? Bo ja mam 5 latek. A my się nie domyśliliśmy z Pauliną, nie wpadliśmy na to. No ty... Mądra dziewczyna jesteś, daj ci otworzę. No bardzo ładny. Myślę, że będzie pasował do domeczku. O tu, sorry, taka piąteczka samoprzylepna. Ja sobie wybierzę miejsce, bo no zapominam, jakie miejsce. No ja myślę, że na drzwiach, bo takie... Takie rzeczy to najczęściej się przykleja na drzwiach. Mama ci pomoże może, co? Nie, na drzwiach miejsce. No właśnie. Ale to trzeba zamknąć te drzwi najpierw. No bo Miłoszek tu jest. Na środku drzwi, ja bym no, no wyjdź, no, Miłoszek. Czekaj, przymierzymy. Chodź, trzeba przymierzyć ten numerek. Czekaj, bo tu ten, mama to jeszcze zrobi, bo tu Miłoszek coś... O, dobra, zamknij tak. Zamknij drzwiczki, no. Nie, mi się wydaje, ja że na środku. Na środku najładniej. O. O, super. To ja, tu. Ja. Tu będzie co najlepiej. Znowu? Co, Hania? Na środku drzwi? Na środku, to mama klei. To tak mama mniej przyklei. Więcej tu na tej wysokości tego zawiasu, czy wyżej? Jak nie, wygląda? Tak jak na zawias. Jest super. Tak? O. Myślisz? No. Nie tak lepiej. A to może być wyżej obojętne. Troszkę wyżej. No. Dobra. Czyli tu. No to mama klej. Dobra. No jest. Jest fajnie. Piąteczka. O, Miłoszek już wchodzi. No to idź, Misiu. Jak chcesz. Fajnie wygląda, nie? Mhm. Domek czy numerek? I to, i to. Domek. Domek. Dobra, dobra. Czekaj, czekaj. No bo to co na siłę? To... Hello, hello, co tu się dzieje? Łapka się składa. Wzięłam się za to, mówię nie. Spróbuję złożyć to sama, Mateusz na razie się śmieje i mówi ciągle pomóc ci, a ja mówię nie. Dam radę sama, nie wiem czy w jakimś momencie tego składania po prostu rzucę tym. A no, jest jeszcze moja druga pomocniczka, tak? Tu z klejem mi chodzi, bo kleimy kołki takie. No to klej, Hanuśka. Pokaż mamo gdzie. Tu, myszka. Nie, nie, tu teraz. Tu daj. Tak, znaczy no tu w tą dziurkę i w tą, ok? Możliwe, że za chwilę nie powiem głośno, co z tym zrobię, nie? Wystarczy, teraz do drugiej dziurki i powiem Mateusz jednak rób, nie? No ale nie mogę też być taka, że Mateusz wszystko mi robi, bo zobaczcie, radzę sobie na razie rzecz. Bardzo okay. Bardzo dobrze, ale Panika, patrzcie, jak też się przygotowała do tego, wszystkie śrubki są podzielone partiami. Nie, no bo wiecie co, ja zaczynam tak, że ja nie jestem chłop, nie wiem jak się to robi, chyba pierwszy raz albo drugi w życiu coś tam próbuję skręcać, więc stwierdziłam, że muszę się zapoznać z tą instrukcją przede wszystkim, sprawdzić sobie te śrubeczki i wszystkie śrubki sobie rozłożyłam na stoliku, żeby wiedzieć, że a tych jest 8,
8, że to są te, wiesz, wiecie co, te znaczy. No i żeby, bo tak jakbym miała, zobaczcie ten rysunek, no żart to jest. Bele, no ci, bele ci będzie wygodnie, tak powiem. Ja, dokładnie. Każdy robi, jak każdy orzech może, znacie to. Yeah. No i jest. Siedzi, nie? Siedzi. Tu też siedzi, nie? Jasne, już masz. Pasi, już pierwszy poparcia tam do rąk. Za podłokietniki. Ławka gotowa, ale powiem wam, że gdyby nie pomoc Mateusza, to jeszcze by nie stała. Jednak co męska siła i umysł, to nie to samo. Tym bardziej, że ja wiecie, pierwszy czy drugi raz brałam się za skręcanie, ale na początku całkiem dobrze wyszło. No dobrze, tak, ale później ale potem było. Już Mateusz musiał przywalić, dowalić, dokręcić. Wiesz, wiecie o co chodzi. To była dość tania ławka, więc pasowanie nie było idealne. Trzeba było tam stuknąć, puknąć. Tak, stuknąć, ale rzeczywiście właśnie chyba w granicach 170 zł. To jest oczywiście surowe drewno, więc będzie przeze mnie malowane. Jak już wrócimy z wakacji, to na biało jest plan, żeby ją przemalować. Taką emalią do drewna. Mhm. Siadasz, Haluśka, z tatą? Siadacie? Testujecie? Ja sobie usiądę. 120 wchodzi. Na 120 siada. No i siedzi, widzicie. No i spoko. Taka wygląda porządnie. Dwuosobowa, spokojnie. Tu druga osoba siądzie bez problemu, także wytrzymała i to jest plus. Teraz tylko trzeba się zastanowić, gdzie ona stanie. Stała idealnie. Paulina, wiem, że ma dwa miejsca, no ale o tym. No, może nie teraz. To już zobaczy, jak się zdecyduje, to wam poopowiada. Jak już ją pomaluje, będzie gotowa, to wtedy stanie na bo miejscu. To na biało. I tak jak ten stolik od tak, chcesz tak, biało, właśnie, nie? Ten, wiecie, ten stolik od Haneczki, od Miłoszka z Ikei, on jest po prostu totalnie wykończony po zimie. Wszystko zlazło, że tak powiem kolokwialnie, więc trzeba też go odmalować i stwierdziłam, że jak już kupię tą emalię białą, chcecie to też pomaluję na biało. Chcecie zobaczyć tą ławkę z Ikei? Już chyba widzieli jak ona... Widzowie, już ja chcesz pokazać? To no biegnij, to idź. To pójdę z tobą. Tam już nie ma co nawet przygotować za dużo. Chodźcie. Widzicie? Podchodziła ta cała farba, ten cały lakier. No nieładnie wygląda. Trzeba to zeszlifować i przemalować na nowo, żeby było ładne. To się tak połuszczyło strasznie. Widzicie, jak taki, jakbyście się spalili na słońcu i skóra by wam schodziła, to było to samo. I wszyscy już czekają, siedzą przy stole. Ledwo ławka skręcona, a tu już... No, już sałatka jest jedzona, żeby już jakoś zapchać brzuchy i czekamy. Ryź mysza dobrze te pomidorki. No, bo tata się kiedyś naciął. Nad morzem pomidorków se pojadłem. No. A tu widzicie. Warzywka może przemieszam. My to lubimy te warzywka. Cukinia, papryka, cebula, przyprawy. Dzisiaj już taka resztówka. Wracając do tematu pomidorów, to faktycznie ja się zatrułem, jak raz byliśmy nad morzem. Wieczorem sobie, wiecie, te koktajlowe jadłem jak cukiereczki i tak je gryzłem niedokładnie, że druga w nocy i... I cały dzień był w plecy następny, bo chodziłem blady, taki strut. No jeden dzień cały mi odpadł nad morzem. Także trzeba gryźć dobrze. No i czeka. Wygłodniała zgraja szarańcza. A potem idziemy na rower. Tak jest plan. O, 200 stopni.